które potrafi przybierać... Żadne zło nie uchowa się przed świętym ogniem. Święty ogień oświetli je, spali, oczyści. Święty ogień oświetli, spali i oczyści. Oto płomień łaski i miłosierdzia. Ty, odmięcie, będziesz płonął powoli. Będziesz błagał o śmierć wszystkimi znanymi ci głosami naraz, jak inni z twojego prawa. Ja nie zrobiłem nic złego, nic! Ja tylko chciałem żyć jak wy! Ratujcie, dobrzy ludzie! Proszę! Na bogi! Patrzcie! Toć to Doppler! Mam nadzieję, że Dudu nie dał się złapać. A wiesz, co on pija wieczorami zamiast ujrzania wygląda? Śmierdzi spalonym mięsem. Czemu nie palą tych stosów poza murami? Zapraszam, zapraszam! Co tam masz? Bywaj. I wszystko zniknęło. Co zostało? I co z tego? Na pewno tam... Ej, ty! Zjeżdżaj stąd! My obrabiamy ten dom! Liczę do trzech i ma was tu nie być. Raz. Słyszałeś? Dwa. Patrzcie go, będzie nas tu straszył. Trzy. Problem? Zapłacisz za to! Chudzia! Mnie! Zostawcie go mnie! Nie bij już!
gdzie jest czarodziejka, która tu mieszkała? Pewno ukrywa się w jakiejś norze, jak oni wszyscy. Przed kim się ukrywa? Straż świątynna wzięła się za magów. Tropi ich jak szczury. Ktoś musi wiedzieć, gdzie jest ta kryjówka. Ja bym jej szukał w zgniłym gaju. Zgniły gaj. Ciekawa nazwa. Siedlisko szumowin i dziwadeł. Porządnego człowieka tam nie uświadczysz. Dlatego mam tam szukać mojej przyjaciółki? Nie chciałem nikogo obrazić. Gdzie jest ten zgniły gaj? Pojęcia nie mam. Podobno przesiadują tam różne dziwadła i odmieńce. Nawet byś się tam nadał. Najpierw musiałbym wiedzieć, jak tam dojść. Powiadają, że można się dostać kanałami, co się zaczynają poza miastem. Mało kto wie, gdzie one są. Popytaj żebraków. Albo znajdź złodzieja i szpieguj go. Powiadają, że żebracy i złodzieje muszą płacić haracz królowi żebraków. Żebracy mają tu swojego króla? Takiego w koronie i z berłem? Nie śmiej się. Król żebraków to tylko przezwisko. W Nowigradzie wszyscy się z nim liczą. Tylko uważaj, bo tam nawet Mengę się nie zapuszcza. Kto mnie wołał? Czego chciał? Mengę? Straż świątynna! Zabrać to złodziejskie nasienie do pokoju zwierzeń. Ale panie, za co? Przecież to krem czarodziejskiej suki. Według ciebie wolno rabować ich mienie? No, magowie i czarodziejki są wyjęci spod prawa. Ale ich dobytek to sprawa Straży Świątynnej. A Nowigrad jest praworządnym miastem. Wiedziałeś, że nietoperz potrafi wyczuć ćmę na mile? To nie jest kwestia czucia. Nietoperze mają doskonały słuch. No proszę. Na nietoperzach też się znasz. A ja myślałem, że tylko na potworach. Tak samo jak nietoperz wyczuwa ćmy, tak ja wyczuwam dziwadła. Nowigrad to nie jest miejsce dla takich jak ty. Słyszałem, że Nowigrad to nie miejsce dla magów i czarodziejek. Teraz mówisz, że nie dla wiedźminów. Ciekawi mnie, dla kogo jest Nowigrad. Dla prawych ludzi, wyznających jedyną słuszną wiarę w wieczny ogień. Na razie nie mogę ci nic zrobić, ale wiem, że tu jesteś. Wystarczy, że popełnisz jeden błąd, a popełnisz go. Będę pierwszym, który się o tym dowie. A wtedy zostaniesz poddany procedurom, jak każdy magiczny cudak, który ma czelność brukać nasze miasto. Do zobaczenia. Zioła, korzonki. Zupełnie jakby Triss została uzdrowicielką. Takiej szczotki do włosów używała tylko Triss.
Czuję magię w amuletach. To amulety Triss. Była uczulona na eliksiry. Ubrania Triss. Nigdy nie rozrzucała ich po podłodze. Róża pamięci całkiem uschła. Najmocniej przepraszam. Ciągnij dziada po bruku. Okradli mnie! Łapać złodzieja! Życie to jasno jak noc. Wybaczcie. Drogo sprzedali tę zacną posiadłość? Co masz kupić jutro? Kup dzisiaj! Nie trzeba ci czego, mistrzu? Nasza kamienica w Wyzinie Handlowej kryje czerwoną dachówką, nie wiesz czy stoi? Miecze pierwszego sortu! Pokaż mi swoje towary. Umiałbyś wykonać pancerz mistrzowskiej jakości? Egzamin czeladniczy wprawdzie zdałem, ale majstersztyku jeszcze nie mam na koncie. Mógłbyś spróbować w Velen. Mieszka tam jeden taki krasnolud, nazywa się Fergus. Ludzie w Techu mówią, że na południe od Pontaru nikt lepszych pancerzy nie kuje. Bywaj. Zaufania by stos nazywać wybaczeniem.
dodatek? Poratujecie weterana walk z czarnymi? Gdzie walczyłeś? Wcześniej w Angrenie, a teraz w Cidaris i nad nurtem Pontaru. Poratujecie? Weź. A teraz ty pomóż mnie. Muszę znaleźć zaułek, na którym miejscowi mówią zgniły Gai. To ważna sprawa. Ja nic nie wiem o żadnym Gaju, a o zgniłym to już na pewno. Nie jestem sadownikiem. To pilna sprawa. Zostawcie mnie, nic nie wiem. Zapraszam. Nie dotykaj mnie. Słyszałem. Straże! Złodzie! Coś podejrzewa. Muszę zachować większy dystans. No, dalej, nie wstydź się. Nie znajdziesz wszystko, czego potrzeba. Z ciebie jegomość. Panie miłościwy, daj chociaż koronę. Jak mi nie dasz, to moja chora matka umrze z głodu. Masz. Dzięki ci, panie litościwy. Chcesz, to opowiem ci historię mojego ubóstwa. Innym razem, śpieszę się. Jak melony, aż je chcę ściskać. Ech, fan. Trzeba ci czego, mistrzu? Ej, nie zaczepiaj mnie! Wieczne ognie świetli wam drogę. Coś podejrzewa. Muszę zachować większy dystans.
prowadź nam po to skutę. Oczywiście, jak tak dalej pójdzie, dostaniecie ode mnie zniżki na abon. Otwierać! A ty kto i czego tu chcesz? Przyjrzyj mi się. Co dostrzegasz? Żółte ślepia, dwa miecze. Mutowany zabójca mi się widzi. Słyszałem, że to odpowiednie miejsce dla dziwolągów. Dobrze słyszałeś. Jak znasz hasło, wchodzisz za darmo. Nie znasz, musisz zapłacić datek na nasz gaik. Nie znam hasła. W takim razie płać. Nie będę płacił. Przepuść mnie. Tak jest. Pokaż mi swoje towary. Chcę grać w karty.
Żegnaj. Co ci dolega? Nie widzę na jedno oko, panie. I dama z Wejm. Dzięki, panie. Jesteś cudotwórcą. Jak ci się odwdzięczyć? Przekonaj Hołotę z Rady Miejskiej, że czary są nie tylko potrzebne, ale niezbędne. Jaki piękny naszyjnik. Skąd to masz? Posłuchają. A leżał na ziemi, no to go wziąłem. W takim razie przekaż im, że tuza nie może. Niech sobie wsadzi łeb w płomieniu wiecznego oka. A teraz pobaw się, bo mąż musi się wyspać przed pracą. Czynę.